mam nóż, nawet mogę zdradzić, że mam całą kolekcję noży przeróżnych, które służą do różnych celów, upuszczania krwi, podrzynania różnych, odrzynania ran kłutych, szarpanych, no przeróżny asortyment. Piekielnie to jest niebezpieczne i przerażające. No i cóż mogę powiedzieć, parę razy wystąpię z nimi w tym widowisku. Raczej w stroju foki, gdzie walczę o życie, bo pani Popławska do mnie strzela. Nie wiadomo dlaczego, jak ja jestem przykładnym mężem, profesorem uniwersyteckim, a że chłodno, nałożyłem czapeczkę i od razu do mnie strzelają. Nic nie rozumiem z tego, ale z przyjemnością obejrzę serial w Playerze i w TVN, żeby się dowiedzieć, o co w ogóle jej chodzi. No dzisiaj była strzelanina, jak to w serialach tego typu, więc rzeczywiście używałam broni. I było dosyć niebezpiecznie, zresztą mamy fajny tutaj klimat, bardzo piękne tło i tutaj właśnie wśród tych kontenerów biegałam, tropiłam głównego przestępcę. Agnieszka Polkowska jest policjantką, komisarz Agnieszka Polkowska, że się przedstawię. Więc pracuję w policji w Opolu, a przede wszystkim tutaj poza wątkiem kryminalnym, bo dzieją się różne dziwne, niefajne rzeczy i jest śledztwo przeprowadzane. Poza wątkiem kryminalnym jest ważny też wątek prywatny. Agnieszka Polkowska jest byłą alkoholiczką, przez co straciła swoją rodzinę i próbuje na nowo jakby odnaleźć się w rzeczywistości osoby niepijącej. Chodzi na zgromadzenia AA i chce odzyskać swoją córkę, którą właśnie straciła z powodu alkoholu, niestety. Więc jakby ta opowieść idzie dwutorowo. Z jednej strony jest śledztwo, jest przestępca, który jest religioznawcą, gra go Maciek Sztur i dziwnie właśnie przeprowadza bardzo dziwne operacje na młodych dziewczynach. A z drugiej strony jest właśnie prywatne życie Agnieszki Polkowskiej. To się okazuje na końcu, te dwie sprawy się łączą w bardzo nieoczekiwany sposób. Mam nadzieję, że Państwo będą zaskoczeni, że akcja wciągnie widzów. No tak, ja dzisiaj, możemy powiedzieć, jestem troszkę podziurawiony, więc jakbym po prostu mówił nieskładnie, to z tego względu, że część słów ulatuje jamą brzuszną, ale kręcimy gdzieś to już powolutku, w tym okresie styczniowym kończymy zdjęcia do Szadzi, sekwencje ostatnich odcinków i rozwikłania całej sytuacji. Jak wiadomo, naszym głównym podejrzanym jest postać grana przez Maćka Sztura, która właśnie tutaj trochę nas demoluje. No i razem z Olą Popławską, która wciela się tutaj w komisarz Polkowską, próbujemy jakoś po prostu tą całą niewyraźną i nieprzyjemną zagadkę rozwikłać. Akcja! Uła!